Czytanie z księgi proroka Daniela. W Babilonie mieszkał pewien mąż imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Hilkiasza. Była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z prawem Mojżesza. Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przylegający do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, ponieważ cieszył się większym poważaniem niż inni. W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział Pan. Wyszła nieprawość spośród sędziów, starców z Babilonu, którzy tylko uchodzili za kierujących narodem. Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa ludzie odchodzili, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę i zaczęli jej pożądać. Zatracili rozsądek i odwrócili oczy, zaniedbując poglądania ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna jak w poprzednich dniach jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się wykąpać w ogrodzie. Był bowiem upał. Nie było tam nikogo z wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. Powiedziała do dziewcząt: przynieście mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, aby mogła się wykąpać. Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej, mówiąc: oto brama ogrodu jest zamknięta i nikt nas nie widzi. My zaś pożądamy ciebie. Toteż zgódź się zobcować z nami. W przeciwnym razie zaświadczymy przeciw tobie, że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta. Zuzanna westchnęła i powiedziała: jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć. Jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana. Zawołała więc Zuzanna bardzo głośno. Krzyknęli także dwaj starcy przeciw niej. Jeden z nich pobiegł otworzyć bramę ogrodu. Gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczną furtkę, by zobaczyć, co się stało. Skoro starcy opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo. Nigdy bowiem nie mówiono takich rzeczy o Zuzannie. Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joakima, przybyli dwaj starcy, pełni niegodziwych myśli wymierzonych przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. Powiedzieli więc do ludu: poślijcie po Zuzannę, córkę Hilkiasza, która jest żoną Joakima. Zawołano ją. Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. Dwaj sędziowie, powstawszy, położyli ręce na jej głowie. Ona zaś, płacząc, podniosła wzrok ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. Starcy powiedzieli: gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła bramę ogrodu i odesłała dziewczęta. Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty, i położył się na nią. Znajdując się na skraju ogrodu i widząc nieprawość, podbiegliśmy do nich. Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas i otworzywszy bramę, rzucił się do ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją, pytając, kim był młodzieniec, nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie. Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. W
Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic złego, oto co mnie oni złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg Świętego Ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: Jestem czysty od tej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy pośród nich, powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni, Izraelici, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud zawrócił w pośpiechu. Starsi zaś powiedzieli: Usiądź tu pośród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: Rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw Twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą. On zaś powiedział: Pod lętyszkiem. Daniel odrzekł: Dobrze, skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi. One zaś, bojąc się, obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: Pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego: Dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom. Ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia, postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew. Oto Słowo Boże. Twój laska pasterska są moją podziwą.
rzeki. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: ty sam o sobie dajesz świadectwo, twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: nawet jeśli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich, ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni, mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie. Czcigodny księże proboszczu, moja siostro, mój bracie, myślę, że z zaciekawieniem słuchaliście dzisiejszego pierwszego czytania, aż trzy strony. Jest dużo takich czytań, które słyszymy kilkakrotnie w ciągu roku liturgicznego. To czytanie jest proklamowane tylko raz przed Niedzielą Palmową w ciągu roku. I na dodatek bardzo często słyszymy jego uboższą, krótszą wersję. Chciałem, żeby to czytanie wybrzmiało, ponieważ jest ono bardzo piękne, opisujące los człowieka, który zaufał Bogu. Tak, te trzy strony można by streścić w jednym zdaniu, że Bóg ocala tych, którzy Mu ufają. Bóg ocala tych, którzy się do Niego modlą. Zuzanna, której etymologia imienia wywodzi się od lilii, czyli oznacza ona piękną, czystą, szlachetną, niewinną. Możemy powiedzieć, że rzeczywiście była szczęściowa. Daniel, który jest autorem tej księgi i występuje również w tym wydarzeniu, mówi o niej, że była ona bardzo piękna, ale dodaje, była też bardzo bogobojna. Miała dobrego męża, któremu Pan Bóg błogosławił, bo tak wówczas patrzono na to, bo był człowiekiem zamożnym.
ale to w jego domu, to do niego przychodzili Izraelici, aby przebywać w tym domu, aby w tym prawym domu mogły odbywać się również rozprawy sędziowskie. Zuzanna była jeszcze szczęściarą również dlatego, bo miała wspaniałych rodziców. Ci rodzice dobrze ją wychowali. Wychowali ją na córkę pobożną, oddaną Panu Bogu, zachowującą przykazania, ale też musiała być bardzo dobra dla swojej służby. Za chwilę, kiedy zostanie niewinnie oskarżona, słudzy, którzy przyjdą, będą zmieszani. Powiedzą, nigdy takich rzeczy o niej żeśmy nie słyszeli. Oni znali całe jej życie. Oni widzieli, że ona była prawdziwie pobożną, nie na pokaz, prawdziwie szlachetną osobą. Ona ufa Panu Bogu. Kiedy dostaje propozycję, mówi, nie, wolę wpaść w wasze ręce. Wiem, że wy mnie oskarżycie, ale przy Bogu chcę zostać czysta. Przy Bogu chcę zostać niewinna. Tak patrzył na nią również cały jej dom, czyli wszyscy krewni. Kiedy przychodzi na rozprawę sędziowską, wszyscy płaczą, a przychodzi ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzicami, ze swoimi krewnymi. Czyli nikt nie wierzył, że ona rzeczywiście popełniła ten grzech cudzołóstwa. Ale prawo żydowskie mówi wyraźnie, że na świadectwie dwóch tych wybranych, jakże ich postawa kontrastuje z pobożnością tej kobiety, z pobożnością tej niewiasty. Wasza przewrotność doprowadziła was do tego punktu, mówi Daniel. Wydawaliście niesłuszne, niesprawiedliwe wyroki. Kobiety izraelskie obcowały z wami, bo się bały, a wyście to wykorzystywali. Pobożność, bo byli uważani też za ludzi pobożnych, dlatego zostali wybrani na sędziów. Dlatego lud uznał ten wyrok. Ale okazuje się, że mogą być dwa rodzaje pobożności. Może być pobożność prawdziwa i może być pobożność tylko na pokaz. Może być pobożność tylko zewnętrzna. Uderzyło mnie również to w tym czytaniu, gdzie autor natchniony w pewnym momencie mówi, że oni często przychodzili do tego domu. Czyli ci starcy niejako oddychali tą atmosferą dobroci, piękna, miłości, pobożności, szlachetności. Niestety ich serce, możemy powiedzieć krótko i jasno, było zamknięte na Pana Boga. Tak samo, jak za chwilę usłyszymy to samo w Ewangelii. Zobaczymy, że faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy przychodzili tak często, częściej byli niż zwykły lud w świątyni, ich serce było zamknięte na Pana Boga. Ich serce nie dopuściło tego światła, które przynosi Jezus, światła dobroci, światła miłości, światła przebaczenia, ale i światła sprawiedliwości. Można być blisko, pozornie Pana Boga, przychodzić i modlić się, ale w rzeczywistości nasze czyny czasem mogą świadczyć przeciw nam. W zeszłym tygodniu w naszej ojczyźnie był z wizytą niemiecki kardynał Miller. On był wcześniej kardynałem przewodniczącym kongregacji do spraw wiary, najważniejszej kongregacji watykańskiej. Dzisiaj jest już emerytem. On przyjechał do Polski, chciał promować swoje dwie książki, które napisał, ale ze względu na wojnę ukraińską zmienił swój program i najpierw pojechał do Medyki, tam spotkał się z uchodźcami i potem na Podkarpaciu spotykał się z różnymi ludźmi, odprawiał w różnych sanktuariach msze święte, między innymi w Leżajsku. W czasie swojej homilii powiedział takie słowa, bardzo mocne i bardzo znamienne. Putin
z pozoru był człowiekiem pobożnym. Tak, był człowiekiem pobożnym, ponieważ nieraz również mogliśmy śledzić to przez internet czy przez środki masowego przekazu. Chodził do cerkwi, rzadko po rzadko, ale chodził. Całował ikony. Żegnał się. 17 stycznia, kiedy jest święto Jordana w kościele wschodnim, zarówno grekokatolickim, jak i prawosławnym, to jest odpowiednik święta, świętego Jana Chrzciciela, u nas jest latem, tam jest zimą, wchodził do lodowatej wody, zanurzał się w wierze. Z pozoru był człowiekiem pobożnym, religijnym. Resztę możemy dopowiedzieć sobie sami. Moi drodzy, ja w naszej wsi, tam gdzie mieszkam, w sąsiadowicach, widzę inną pobożność, widzę inną modlitwę. To nie jest tylko parafia, to jest też sanktuarium. Kiedyś było to wielkie sanktuarium świętej Anny, babcia Pana Jezusa, mama Matki Najświętszej. Była przepiękna, chociaż nieduża płaskorzeźba świętej Anny. Była zasuwana, zasłaniana też przepięknym obrazem, wielkim obrazem. W 1945 roku nasi ojcowie to wywieźli, zarówno płaskorzeźbę, jak i ten obraz. Byli tacy sprytni, że pomyśleli sobie, że na pewno będzie rewizja na granicy i wojska radzieckie nie będą chciały im pozwolić wywieźć tego do Polski, więc poprosili, aby parafianie nasi tą płaskorzeźbę i ten obraz wywieźli. I ona jest do dzisiaj w naszej bazylice karmelitańskiej, ta płaskorzeźba w Krakowie, a obraz zasuwa jest w Pilśnie, to jest w diecezji tarnowskiej, też w naszym karmelitańskim kościele. To sanktuarium było potężne, do niego przybywali ludzie nawet ze Lwowa, który jest oddalony ponad 80 km od sąsiadowic. Kiedy myśmy 11 lat temu powrócili do sąsiadowic, przywieźliśmy kopię zarówno tej płaskorzeźby, jak i obrazu. Ksiądz arcybiskup Mokrzycki na nowo ustanowił sanktuarium świętej Anny. No ale dzisiaj można powiedzieć, że to sanktuarium już nie ma takiego wielkiego kultu. Ludzie nie przybywają z całej Ukrainy, czy chociażby z całej archidiecezji. Ma kult lokalny, ale ta wiara ludu, którą obserwujemy tam, naprawdę jest wielka. I teraz szczególnie, kiedy jest czas wojny. Gromadzą się w sanktuarium głównie kobiety. Był pobór do wojska, mobilizacja. Od 18 roku życia do 60 roku życia mężczyźni są zmobilizowani. Niektórzy jeszcze nie są wzięci do wojska, wyjechać nie mogą. Niektórzy wyjechali wcześniej. I teraz niektórzy są w obronie cywilnej, a wielu z nich jest w wojsku. Niektórzy są bliżej, niektórzy są w Charkowie, w Mariupolu, w tych miejscach, w Kijowie, w tych miejscach, gdzie ta wojna dotyka człowieka najbardziej. Wiemy jak i to słyszymy. Nie ma z wieloma z nimi kontaktu. I my, kiedy odprawiamy nabożeństwa, modlimy się, długo się modlimy, teraz wyjątkowo się modlimy, długo w naszym sanktuarium, to widzimy cały czas te zapłakane twarze matek, żon, sióstr, synowej, teściowej. Oni wszystkie te kobiety płaczą, wszystkie te kobiety przeżywają, ale wierzą w to, że ich mężowie powrócą szczęśliwie. Rzeczywiście do tej pory nikt z naszych parafian ani z naszej miejscowości nie zginął. Ciągle to powtarzają. Proszę Ojca, święta Anna, ona nas zawsze chroniła. Ona nas ochroni, my się modlimy. Jak ja mogę wyjechać w tej chwili, mówi do mnie kobieta, matka, która przychodzi z małym synkiem,
odpowiada na moje pytanie, kiedy ja mówię, dlaczego nie uciekła do Polski, mówi, proszę ojca, przecież mąż jest 2000 kilometrów stąd, ale on tam broni naszej ojczyzny, a tu broni mnie święta Anna, wszystko będzie dobrze. Ja stąd nie wyjadę. Modlitwa, post jałmużna. Moc modlitwy. Moc modlitwy. Moc wiary. Święty Jan Paweł II, kiedy pojechał do Lisieux, do miejsca, gdzie żyła święta Tereska od Dzieciątka Jezus, karmelitanka, gdy wszedł za klauzurę, gdy rozmawiał z siostrami karmelitankami, jak wiecie, to są zakonnice, które nie pracują w duszpasterstwie, nie pracują charytatywnie, nie katechizują, nie pracują w szpitalach, nie zajmują się biednymi. Kiedy wchodzą do klasztoru, to klauzura jest zamknięta, całe ich życie to jest modlitwa i praca. Niektórzy mówią, no po co te kobiety się tam zamykają? Czemu to służy? Jan Paweł II, kiedy ich odwiedził, powiedział do nich, to wasza modlitwa utrzymuje świat przy istnieniu. To dzięki waszej modlitwie świat jeszcze istnieje. A siostra Faustyna, kiedy objawia się jej Pan Jezus i 7 razy mówi o korątce, słyszy słowa Pana Jezusa przez nią, przez koronkę. Uprosisz wszystko. O ile oczywiście Pan Jezus dodaje, będzie to zgodne z moją wolą. Moc modlitwy. Tutaj ksiądz proboszcz mi pokazywał, że jeszcze jest ta jedna nisza w kaplicy. Ma być obraz błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego relikwie. To on właśnie powiedział te słowa, że najwięcej otrzymujemy, gdy modlimy się za innych. Ja wiem, że dużo się modlicie. Wiem też, że dużo modlicie się dzisiaj o pokój. Kiedy z wami rozmawiam, to często też to słyszę. Proszę ojca, codziennie się modlę, mówię koronkę. Codziennie się modlę o pokój na Ukrainie. Módlcie się jeszcze więcej. Módlcie się tyle, ile możecie, bo świat potrzebuje modlitwy. Nie znajdzie ludzkość ukojenia, Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, dopóki nie zwróci się z ufnością do Bożego miłosierdzia. Wierzcie, że Pan Bóg ma moc skruszyć twarde ludzkie serce. Tylko potrzeba modlitwy, bo Bóg nie odmawia nikomu swojej łaski. Nie ma człowieka przegranego dla Pana Boga. Chciałbym się podzielić jeszcze takim obrazem dotyczącym pewnego człowieka. Nazywał się Jacques Fesch. Gdy miał 17 lat, chociaż był wychowany w wierze katolickiej, gdy miał 17 lat, tą wiarę katolicką porzucił. W wieku 21 lat wziął ślub, ale tylko cywilny, ze swoją ciężarną dziewczyną Pierrette. Dlatego się z nią ożenił. Dostał posadę w banku swego ojca, który był człowiekiem bardzo bogatym. Ale on prowadził życie rozwięzłe i hulaszcze. Był też ojcem dziecka innej kobiety. Jacques w gruncie rzeczy był dobrym człowiekiem. On nie był bandytą, ale miał złe towarzystwo, które zaglądało do kieliszka, więc z czasem on też. I to towarzystwo, jego kumple, jego kompanii namówili go, słuchaj, będzie fajnie, zrobimy sobie taką podróż dookoła świata, tylko jest jeden problem, że pieniędzy nie mamy, ale twój ojciec jest bogaty, to idź do niego, niech ci da pieniądze. To Jacques poszedł posłuszny kompanom. Ojciec go wyzwał od nierobów, od pijaków, od nicponiów, mówi, idź i sobie zarób, zajmij się swoją rodziną. Zajmij się też drugim dzieckiem, które masz. Nawróć się. Zmień swoje życie. Koledzy powiedzieli, jak nie tak, to jest inny sposób. To napadniemy na bank. Napadli. Ale się nie udało. Jacques, kiedy go potem złapano w czasie procesu, mówi, nie chciałem tego zrobić. Nie wiem, jak to się stało. Ale ten rewolwer, który miałem w moim ręku, skierowałem w czasie ucieczki w stronę policjanta
i wypaliłem. Nie chciałem tego zrobić, bo w gruncie rzeczy i w głębi serca nie był złym człowiekiem. Ale nie tylko policjanta ranił, ale niestety ten policjant zmarł. To wszystko działo się w 1954 roku w Paryżu. Został, jak powiedziałem, złapany w czasie procesu. Skazano go na karę śmierci. Jeszcze wówczas ta kara śmierci była wykonywana. I rzeczywiście 1 października we wspomnienie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w 1957 roku ta kara została wykonana na gilotynie. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego przytaczam postać tego człowieka, powiemy, tragiczną? Już dobre kilka lat temu na szczeblu diecezjalnym w Paryżu zakończył się proces przygotowujący przed beatyfikacją tego człowieka. Akta zostały przesłane do Rzymu. W tej chwili w tym procesie ostatnio nawet szukałem, na razie się nic nie dzieje, ale nie wiadomo, być może, że ten proces zostanie zamknięty, ale być może, że ten człowiek zostanie kiedyś ogłoszony błogosławiony. No to jak to teraz? Będzie Kościół beatyfikował morderców, bandytów i każe nam się jeszcze przez ich przyczynę modlić? Ten człowiek się nawrócił. Gdzie? W więzieniu się nawrócił. Ten człowiek odpokutowywał i chciał jeszcze bardziej odpokutować swoje winy. Pisał dziennik. Ten dziennik został, przynajmniej są dwa wydania, nie wiem, może już nawet jest więcej w języku polskim. Dziennik, książka, która nosi tytuł Za 5 godzin będę widział Jezusa. Gdy czyta się tę książkę, to ma się wrażenie, że jest to jakieś mistyczne dzieło. My karmelici niejako możemy powiedzieć, że jesteśmy z urzędu, przynajmniej trochę znawcami takich wielkich, mistycznych dzieł, jak święta Teresa od Jezusa, jak święty Jan od Krzyża. Gdy się czyta tą książkę, to ma się wrażenie, że jego rozmowa z Jezusem to jest rozmowa wielkiego mistyka z Jezusem, z Maryją. Ostatni wpis w tym dzienniku, w tej książce brzmi tak. Ostatni dzień walki. Jutro o tej porze będę w niebie. Niech wola Pana będzie wypełniona we wszystkim. Mam ufność w miłości Jezusa i wiem, że poleci swoim aniołom, by niosły mnie na rękach. Od nicponia, od nieroba, od hulaka przeszedł do życia tak pięknego, że był pewien, że Bóg jest tak miłosierny, że aniołowie będą go nieśli na rękach i za 5 godzin będzie już widział oblicze Jezusa. Moi drodzy, zanim on się nawrócił, nie tylko w Paryżu, nie tylko we Francji, ale dosłownie na całym świecie, były dosłownie krucjaty modlitw. Tysiące ludzi się modliło o jego nawrócenie. I skutek widzimy w tym obrazie. Ja ten obraz, kochani, chcę zadedykować tym spośród nas, którzy tutaj są, którzy cierpią. Ale nie tym, którzy cierpią z powodu swojej jakiejś ułomności, niedołężności, swojej choroby. Nie. Chodzi mi o inne cierpienie. Otóż są pomiędzy nami tacy bracia i siostry, którzy cierpią i to bardzo z powodu odejścia od Pana Boga swoich bliskich, swoich krewnych, z najbliższej rodziny, gdzieś tam z dalszej rodziny. Oni się odwrócili od Pana Boga. Cierpisz, prawda? Bardzo cierpisz z tego powodu. Tak bardzo byś chciał, byś chciała, żeby oni wrócili do Pana Boga. Żeby oni byli tak szczęśliwi, jak Ty jesteś przy Panu Bogu. Szczęśliwy i szczęśliwa. I czasem nie wiesz, co robić.
Czasem to pragnienie przeradza się nawet w kłótnie przeróżne, a widzisz, że to nie przynosi żadnego efektu. Dzisiaj daruję ci ten obraz, żebyś wierzył, żebyś ufał, jak Zuzanna, która została ocalona. Bo Bóg jest większy, jest mocniejszy od nas. Bóg jest mocniejszy od zatwardziałego serca człowieka. Siostry i bracie, płaczmy przede wszystkim nad naszymi grzechami. Prośmy o nasze nawrócenie, ale jednocześnie też z wielką ufnością zwracajmy się do Pana Boga o ocalenie tych, którzy są od Niego daleko. Oto Jezus umiera, uważaj grzeszniku, śmierć mu oczy zapiera, zapłacz niewdzięczniku. O grzechy ludzkie, weźcie to sprawiły, Pana swojego złośliwie zabiły. Ręce gwoźdźmi przeszyte, serce rozpłatane, nogi na krzyż przybite, żyły poszarpane. O grzechy ludzkie, wyście to sprawiły, Pana swojego złośliwie zabiły. O grzechy ludzkie, wyście to sprawiły, Pana mojego złośliwie zabiły. O grzechy moje, wyście to sprawiły, Pana swojego nieszczęśliwie zabiły. Siostry i bracie, dobrego, spokojnego wieczoru wam, waszym bliskim życzę. Szczęść Boże.